W dzisiejszym odcinku. Teraz jedziemy do muzeum. Jakiego? Cicho, nie wiem. 20 minut jazdy. Tutaj Marcin Bano od wyzwania. Dasz radę? Zaklinowałam się. Dzień dobry, kolejny dzień. Dzisiaj Wiedeń, zwiedzanie. Wyszliśmy późno, bo po 11:00, trochę padało od rana, ale mamy napięty plan. Chyba wszystko się uda. Teraz jedziemy do muzeum. Jakiego? Cicho, nie wiem. Aha, no tak. Ze zwierzaczkami. Historii naturalnej. Podobno trzeba zwiedzić w Wiedniu. I później spróbujemy pojechać na Pater, czyli wesołe miasteczko. Pojedziemy na wesołe miasteczko? Ty się wyspałaś? Kupić watę cukrową! No tak, dla ciebie najważniejsza wata cukrowa. Pan, jaką masz cukrową? What's the plan for today, Macy? Zauważyliśmy, że bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach. Hulajnogach. Trasy rowerowe mają bardzo szerokie. Normalne autostrady. I mamy jedno. 20 minut jazdy. 7 km. Tutaj Marcin Bano od wyzwania. Taki budyneczek we Wiedniu. Boczną ścianą, może? Może? Nowe drogi. Przez to pewnie nie ma problemu z dziurami. Teraz kieruj się w prawo po Juliusgraf Platz. Jak, ale jak fajnie, bo jest, no, wiesz, tramwaj na linii z samochodami, nie wiesz, ale krawężniki 20-centymetrowe. No. Że wiesz, karetka może przejechać, no w tak. Razie co. No, są też stare tramwaje, ale fajnie. No, my już dojeżdżamy do muzeum. Idziemy na garaż, no zobaczymy, teraz może jakiś słupek do ładowania by nam się przydał, bo mamy ile? 37% baterii. Teraz skręć w lewo i pozostań na muzeum z plac. I my tutaj. I tutaj. Na dół wjeżdżamy do garażu. Dasz radę? Się umalowałaś nawet dzisiaj. No jak? We made it! Nie powiem, parkingi. Parkingi masakra. Strasznie małe miejsce. Masakra też. Ten pan chyba tak źle stanął. Czy oni jeszcze coś chcą znowu? Nie. Dobra, dobra. O, dobra figura. Dobra, o, figura. Ale wychodzę od pasa w górę. A, i dalej się nie mieścisz? No to jest problem. Bilet mi spadł z tyłu. Może zostać w aucie? No dobra. Jak oceniasz sytuację z parkingiem? W porządku, ale ciasno strasznie. Nie miałeś żadnych przygód? Zaklinowałam się. Standardowo. No właśnie. Zobaczcie, tutaj zostawię dwa pieski i czekają. Na kogo czekają? Nie wiem, czuję, że ktoś poszedł do muzeum na 6 godzin. Let's go! Let's go! Let's go! Where's the museum? I don't know. There's a museum, but before probably. Some queen and king. Yep. Live there. Yep.
Ładnie tu. Pasy zostały przed tym, bo był znak zakaz zwierząt. Opinie były, że będzie gorąco. Potwierdzamy, jest gorąco. Ale damy radę. No i doszliśmy na samą górę i tutaj widzimy, mamy kawiarenkę od razu. The maps don't... No dobra, idziemy, zaczynamy. Huh? Mam nadzieję, że nie zaczynamy od restauracji. Miejsce na moim stopę położył swoją nogę. No przez przypadek chyba, co? Nie. Nie? Musisz skarżyć? Pelikan jak na Cyprze, taki sam. A tak, ten, no. No. That's right. Condor. Is that the biggest bird in America? Oh, they eat a rat. One wszystkie były prawdziwe. One umarły i zostały wypchane. Wiesz, jakie piękne? Wow. Grupa najpiękniejsza, największa? Look at here. Tu są sępy. Zebra. Oh, szkielet zebry? Wow, look at this one on the top. Amazing. To chyba prehistoryczny jakiś. No tak, to chyba jest taki dinozaur. To już takie, wiesz, czasy dinozaurów. If you see this kind of one in real life, you're not gonna see it. They are distinct. They don't exist anymore. That's what I think. Co tu znalazłaś? Oj, rodzinka. Wióreczki. No zrób ten, zrób te miny. A te dźwięki? Aha. Jak? Wow, what? You are? More safe from this side than that one. This thing is massive. When I saw the map, whoa. It was like the tiny bunny, huh? It was like that. Check this out. Okay.
huge. Yeah, I don't feel that scared from this. I feel the most scared from that. What is that, whale? Yeah, this is a big whale. But this is a big whale. Jednak dowód, że są brązowe, nie czarne. O co chodzi? Czy ja z tą dyskutowałam na temat koloru zebry? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tu ja. Ale tu od razu widać, że są brązowe, a nie czarne. Bizonik. Co? Koń? Koń Przewalskiego z Polski. Naprawdę? Podobieństwo? No w sumie tak. Że on nie żyje. O. Zobacz tu jaki wielki. Kurde, wyższy. Jeden, tak? Chyba tak, wyższy od ciebie. No, stoi. Ale byk. No niewiele. Tak, ale to wygląda na. No na bank. Będzie piętro niżej, będzie. Przypadam w sumie. Ale to jest jak nie glas. Przypadam w sumie. A rocket! Look. Beautiful. Fajnas. Trying to eat you.
Wow, time machine. Real time machine. It is a time machine, right? It's not. If the daddy say it is. Właśnie z muzeum, było super, ale rzeczywiście, tak jak wczoraj wyczytaliśmy w komentarzach, było strasznie gorąco, nie ma tutaj klimatyzacji. Za mną jest kolejne muzeum, ale już raczej na nie nie mamy siły. Teraz idziemy na obiad do Five Guys. Mamy stąd niecały kilometr na miejsce. Reszta dnia w kolejnym odcinku. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania oraz do komentowania. Do zobaczenia.